poświęconym wyborowi właściwego szczenięcia z miotu. Za chwilkę zobaczycie szczeniaki z hodowli Dolina Limonki, które znacie już z poprzednich odcinków. Pokażemy Wam dzisiaj, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić testy szczeniąt. Testy, które wykonujemy, opieramy na Puppy Attitude Test Wendy i Jacka Wolhardów, do których szczegółowy opis znajdziecie w linku pod filmem. Nasza wersja jest nieco zmodyfikowana, dodaliśmy też ćwiczenia od siebie. Należy pamiętać o tym, że testy pokazują nam tylko pewne predyspozycje i ogólny zarys osobowości, a nie charakter dorosłego psa w przyszłości, na który większy wpływ ma środowisko. Oczywiście hodowca również może poprzez obserwację ocenić temperament szczeniąt i dobrać na tej podstawie szczeniaki do odpowiednich domów, natomiast należy pamiętać o tym, że szczeniaki zupełnie inaczej zachowują się w grupie, a inaczej jak są w pojedynkę. Takie testy pomogą nam porównać szczeniaki w miocie i wybrać takiego, który najbardziej spełnia nasze oczekiwania. Testy przeprowadzamy w wieku 5 i 7 tygodni, a kiedy nie mamy takiej możliwości, to tylko u 7-tygodniowych szczeniąt. Ważne jest to, aby osoba testująca szczenięta była obca. Pomieszczenie również wybieramy takie, w którym szczenięta nigdy wcześniej nie przebywały. Podczas testów przebywa w pomieszczeniu tylko szczeniak testowany. Nie może być w pobliżu ani matka szczeniąt, ani hodowca. I najważniejsza rzecz, pamiętamy o tym, aby nie doprowadzić do nadmiernego stresu szczenięcia. Jeżeli widzimy, że jakieś ćwiczenie zbytnio pieska stresuje, wówczas natychmiast należy je przerwać. Zapraszam teraz do oglądania. Ćwiczenie pierwsze, popęd społeczny. Umieszczamy szczeniaka w odległości około 1,5 metra od testującego. Testujący klęka i przywołuje szczenię do siebie, łagodnie klaszcząc w dłonie. Oceniany jest tutaj stopień, w jakim szczenie chce się kontaktować z obcymi ludźmi, poziom jego pewności siebie lub niezależności. W zależności od reakcji szczeniaka dajemy ocenę od 1 do 6, gdzie 1 oznacza podchodzi chętnie, ogon uniesiony, podskakuje, podgryza ręce, a 6 nie podchodzi wcale. Ćwiczenie drugie – podążanie za człowiekiem. Testujący wstaje i powoli oddala się, zachęcając szczeniaka, by podążał za nim. Trzeba mieć pewność, że szczenie widzi, że się odchodzi. Należy zachęcać szczenie do podążania za sobą, mówiąc do niego i zwracając jego uwagę. Oceniamy tutaj chęć podążania za człowiekiem. Ćwiczenie trzecie – sytuacja utraty kontroli. Testujący kłóca i delikatnie przytrzymuje szczenie w pozycji grzbietowej przez 30 sekund. Jeżeli szczenie bardzo wyrywa się, tak jak widzimy na filmie, natychmiast puszczamy. Szczeniak zielony o imieniu Aster. Widzimy, że pod wpływem dotyku bardzo ładnie się rozluźnia. Możemy przypuszczać, że będzie to idealny szczeniak dla rodziny z dziećmi. To ćwiczenie oraz dwa kolejne są bardzo ważne, jeżeli szczeniak ma trafić do rodziny z dziećmi. Ćwiczenie czwarte – podnoszenie na ręce i przytulanie. Testujący bierze szczenie na ręce, a następnie przytula je i przytrzymuje w ten sposób przez 30 sekund. W tym ćwiczeniu oceniamy, czy szczenie jest spokojne, czy wyrywa się, czy potrafi rozluźnić się na rękach osoby testującej. Jeżeli szczeniak wyrywa się chwilę, a potem uspokaja, to świadczy o jego wysokim stopniu zaufania do człowieka. Ćwiczenie piąte – głaskanie po głowie i grzbiecie. W tym ćwiczeniu kładziemy szczeniaka na podłogę, a następnie głaszczemy go po głowie i po grzbiecie tak długo, aż do wystąpienia konkretnej reakcji. Reakcją może być wskakiwanie na testującego, lizanie, podgryzanie, a także odejście i unikanie kontaktu. Tutaj widzimy oba szczeniaki bardzo kontaktowe. Pierwszy szczeniak wskakiwał na kolana i lizał rękę, drugi szczeniak liże i gryzie. Podgryzę? Jako pierwszy. Odważny jesteś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na drugą część, w której zobaczycie kolejne ćwiczenia.